Wartości rytmiczne i pauzy. Wartości rytmiczne tak naprawdę nie określają czasu trwania dźwięków, ale wyznaczają proporcje pomiędzy sobą. Składają się z główki, z laseczki i z chorągiewki albo ogonka. Nie każda wartość musi mieć te wszystkie elementy. Do podstawowych wartości rytmicznych zaliczamy całą nutę, pół nutę, ćwierć nutę, ósemkę i szesnastkę. Są jeszcze krótsze wartości rytmiczne, takie jak 32 ma 3 chorągiewki albo 64, która ma 4. Całą nutę liczymy do czterech ćwierć nut. Pół nuta to 2 uderzenia. Ćwierć nuta 1, ósemka to 1/8 całej nuty, a szesnastka 1/16 całej nuty. Każda z tych wartości rytmicznych ma odpowiadającą jej pauzę. Pauza, czyli przerwa w muzyce. Pauza całonutowa wygląda jak prostokąt pod czwartą linią. Ta pauza jest inaczej nazywana pauzą całotaktową. Możemy ją umieścić w dowolnym metrum i wtedy cały takt jest pusty. Pauza półnutowa jest podobna, ale rysujemy ją nad trzecią linią. Pauza ćwierćnutowa, w prawo, w lewo, w prawo i taki łuk. Od czwartego pola do pierwszego. Pauza ósemkowa, kropka na trzecim polu i przypomina cyfrę 7. Pauza szesnastkowa, podobna do niej. Tak więc wyglądają podstawowe wartości rytmiczne. Relacje pomiędzy wartościami rytmicznymi. Każdą wartość możemy podzielić na dwie równe, czyli całą nutę na dwie półnuty, półnutę na dwie ćwierćnuty, ćwierćnutę na dwie ósemki, a ósemkę na dwie szesnastki. Czyli mamy taki podział dwójkowy, każdą dłuższą na dwie równe. Czyli cała nuta to dwie półnuty, półnuta to dwie ćwierćnuty. Ćwierćnuta to dwie ósemki, a ósemka to dwie szesnastki. Ile realnie trwa dźwięk, zależy od tempa utworu. Czyli gdy na przykład mamy tempo ćwierćnuta równa się 60, oznacza to, że mamy 60 uderzeń w ciągu minuty i wtedy realnie jedna ćwierćnuta trwa 1 sekundę. W tempie ćwierćnuta równa się 120, ćwierćnuta realnie będzie trwała pół sekundy. Więc ile trwa wartość, zależy od tempa. Im tempo szybsze, tym dana wartość trwa krócej.